Znajdujemy się w Galerii Leszno, gdzie odbywają się potyczki między Charlim i Dianą, uczestnikami, jednocześnie finalistami programu MasterChef. Cytryny. Sok z pomarańczy. I z pomarańczy. Pomarańcze są filotowane, soczek z nimi razem. Pomarańcze fileciki są pokrojone na mniejsze kawałki. Nie. Przed chwilą prezentowała Pani swoją sałatkę. Z czego ona się składała? Sałatka składała się z salata mix, salaty lodowej, kolendra, słonecznik luskany i wątrobka na gorąco smażona w sosie z soka malinowego i z pomarańczami. Też na gorąco, więc podawana sałatka od razu, bo sos i wątróbka jest gorąca na zimnej sałatce. Razem z sosem fajnie wszystkim smakowała, więc nawet Charles teraz dorabia swoją sałatkę, żeby dociągnąć do mojej. Co będziemy mogli jeszcze dzisiaj spróbować? Dzisiaj jeszcze będzie pierwsze skaczki. Będą smażone też sosem pomarańczowym z białą czekoladą i gruszkami gotowanymi w winie. Do tego jeszcze deser będzie. Korzystamy to, co jest teraz właśnie sezon, to rabarbar i truskawki, więc deser będziemy robili z tego. Będzie pirog taki z tym. Czy stresowała się Pani przed kamerami w MasterChefie? W MasterChefie tak. Teraz akurat stoję już nie, bo już jestem przyzwyczajona, ale w MasterChefie to było, można powiedzieć, pierwszy raz i bardzo stresowałaś. A nawet nie kamery, a w ogóle tego gotowanie, bo zawsze niewystarczający czas i zawsze czegoś nie dostałaś, czegoś nie wzięłaś, czegoś zapomniałaś i dlatego. Kamer nawet nie widzisz tam, bo cel jest też w gotowaniu. Zdążyć w czas i tyle. Dlatego kamer nawet nie czujesz tam. Mam bardzo dużo fanów. Najpierw zaczniemy z tego, że na swoim fanpage'ie bardzo dużo fanów z Leśna, którzy dzisiaj pisali, że o, jak fajnie, że jesteś w Leśno, więc na pewno przyjdziemy. Ja myślę, że oni tam są, więc wszystkich tych, którzy nas oglądają, za nami śledzą, za fanpage'em, piszą do nas i tak dalej, wszystkim tym, którym odpowiedzialni, dla których gotujemy. Po prostu dziękuję bardzo. Naprawdę dziękuję bardzo, że jesteście, za to, że wierzycie w nas, za to, że oglądacie, bo dzięki im właśnie oni dają nam więcej sił i wierzy w sobie. Więc za 5 minut będzie taki czas, że Diana zejdzie tutaj do Państwa, będzie można do niej podejść, poprosić o autograf, zrobić sobie z nią zdjęcie. Czy publiczność leszczyńska chętnie bierze udział w tych potyczkach? Wydaje mi się, że tak. To zresztą widać, tak? Udaje nam się wciągnąć publiczność w naszą zabawę. Chętnie też korzystają z degustacji potraw, które są przygotowywane na scenie. Wydaje mi się, że tak, że udało nam się po prostu tą publiczność wciągnąć do wspólnej zabawy. Pani Elu, pytanie, odpowie Pani, pytanie za 100 punktów. Uczestnikami jakiego programu są dzisiejsi goście, albo byli dzisiejsi goście? MasterChef. Brawo! Proszę Państwa, naprawdę nie są trudne pytania. Brawo Pani Elu, ja już sięgam do mojej tutaj znakomitej panoweczki, gdzie są przepiękne nagrody. Dostanie Pani dzisiaj od was książkę, kucharską. Czy ciężko jest, stresował się Pan podczas MasterChef? Tak, no na początku było to denerwujące, ale jak już złapiesz temat, że oni chcą show i no coraz lepiej się czułem przed właśnie kamerami albo jurorami, no to no, poszło dobrze. No. Jakie potrawy dzisiaj możemy tutaj spróbować? Od Diany właśnie teraz jadę tą sałatkę z wątróbką, powiem, że bardzo dobry. Jeszcze ja robię sałatkę też na cytrusami, krewetki i orzechami, kolendra. Na drugi będzie pierś kaczki, no po azjatycku, no. Karmel, olcet balsamiczny, sos sojowy i woda do karmelu i taki sos super się robi. I na deser robię taki miszmasz rabarbara, truskawki i kruszonka na góry. No, pozdrawiam Wam wszystkie, bo widzę, że to jest studentka telewizja, tak? No to uczcie się. No.